drodzy, zanim przejdę do myśli Bożego Słowa, to tak chciałbym wam po prostu od serca, wam wszystkim zebranym, wam wszystkim internautom słuchających nas za pomocą transmisji, życzyć wszystkiego, co najlepsze w tym nowym roku. Żeby Bóg był tak realny dla was. Żebyście mogli przejść przez ten rok jak najlepiej. Jak najmniej trudnych sytuacji, jak najmniej bólu, jak najwięcej zdrowia, radości z okoliczności, z rodziny. Tego wszystkiego wam z serca tak po prostu życzę. Kochani, to nie jest coś, co wypada powiedzieć na początek roku, ale po prostu ja wam tego z serca życzę. Gdybym miał taką moc sprawczą, zobaczylibyście, na pewno bym to zrobił, ale nie mogę. To jest poza moimi możliwościami, więc jedyne, co mogę zrobić, to po prostu wyrażać to pragnienie, to życzenie, żeby tak mogło się dziać. Moi drodzy, kiedy w tym roku, czy na przełomie tego roku, czy na początku tego roku składamy życzenia, jesteśmy odbiorcami życzeń, czy też słyszymy ich po prostu gdzieś w przestrzeni publicznej, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie życzenie przejawia się obowiązkowo wręcz. Po prostu zawsze jest. Po prostu no nie ma siły. Jak ktoś popatrzył na tytuł dzisiejszego zwiastowania, to już wie. Lepszy rok. Taki jest tytuł dzisiejszego zwiastowania. A więc to życzenie zawsze się przejawia, żeby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego. I wiecie, nie ma się co dziwić, dlatego że ten poprzedni rok trochę nam dał w kość.